Jestem onieśmielony, ponieważ rzadko mam do czynienia z taką czystą pracą społeczną, jak tutaj mam okazję podziwiać. Gratulacje dla wszystkich zapaleńców wokół stowarzyszenia. Przede wszystkim dla pani adiunkt Ireny Szkutnik, która od początku prowadziła pod chorągwiami i udzielała zapału, dzieliła się zapałem z innymi. Takie stowarzyszenia, działalność społeczna jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z taką komercjalizacją życia. Wszystko za pieniądze, wszystko się liczy, wyliczone, zysk jest. Tak, tu mamy, proszę Państwa, zysk w postaci wspólnego działania, w postaci korzyści, które pacjenci odnoszą, wszyscy Państwo. My się cieszymy, bo pacjenci są zdrowsi. Zresztą w ogóle świat astmy, świat chorób układu oddechowego wygląda zupełnie inaczej niż przed laty. Kiedyś hospitalizowaliśmy bardzo dużo pacjentów z astmą, tak? Dzisiaj mamy problem ze znalezieniem dla studentów pacjenta, a więc sposób leczenia się zmienił, podejście do choroby, samokształcenie, walka z chorobą aktywna. Tutaj w tym miejscu chcę podkreślić rolę Państwa podróży. Jest z nami podróżnik naczelny, tak? Pan profesor Prawczyk. Także ja gratuluję serdecznie, ja podziwiam i życzę Państwu nadal takiego zapału, takiej radości bycia razem i działania, bo naprawdę autentycznie podziwiam. Jesteśmy tutaj wszyscy, ale brakuje pewnych osób. Najbardziej brakuje mi pani profesor Pąfrowicz, która od początku była duszą tego stowarzyszenia i taką dobrą duszą. Brakuje wielu również członków stowarzyszenia, którzy odeszli, zatem uczcijmy im tą ciszę. Ktoś ma ochotę zabrać głos? Ja zapraszam.
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji 20-lecia, właściwie 30-lecia Stowarzyszenia Chorób Nasno Skrzydłowo. Taki jubileusz zawsze jest okazją do podsumowania tego, co było i do sformułowania planów na przyszłość. Zaczynaliście 30 lat temu, początkowo jako koło, po tym, aby po 10 latach zacząć działać jako stowarzyszenie. Nie kierując się analizą, że sami dla siebie jesteśmy najlepszym wsparciem. Także jestem przekonana, że na pewno stowarzyszenie będzie się dalej rozwijać, że nie zabraknie pomysłów. Pierwszy raz zostałam zaproszona i oglądając zaproszenie widzę, że jesteście Państwo jedną wielką rodziną. Są jasne, sami ciężkie są spotkania, że jesteście zintegrowani. Nie będzie nic innego, jak dalej się rozwijać, spotykać. Także w moim imieniu i pracowników regionalnego ośrodka życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, powody ducha i wytrwałości i dalszych realizacji dalszych planów. Dziękuję bardzo. Znaczy, takie spotkania, to też jest taka okazja, żeby wyrazić podziękowanie, bo po stowarzyszeniu to nie jestem tylko ja. Stowarzyszenie to są ludzie, którzy działają. Także ja przy okazji tego święta chciałabym teraz podziękować osobom, które wniosły dużo proszę o pracę i zabawę w stowarzyszeniu. Teraz muszę przejść, nie wiem, czy ja przejdę do mojej statuetki. Poproszę Małgosię, żeby przyniosła mi statuetki najpierw. Znaczy te zdenerwowane, nie. Chciałam bardzo podziękować osobie, która właściwie to stowarzyszenie, to się opiera na niej. Znamy, mówimy o niej Dorota, ale to jest Zofia Dorota Żozowska. Podziękowaniem, że trzymasz to stowarzyszenie, że działasz, że kontakty nawiązujesz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i dziękuję za taką możliwość, bo przed 20 lat temu, gdy przyjechałam do Gdynia, to właśnie w klinikę wśród wielu z Państwa znalazłam wsparcie, znalazłam jakąś widocz, znalazłam też dobre leczenie i to też dzięki temu mogę poświęcić czas na pracę społeczną. Dziękuję bardzo. Bardzo aktywnym naszym kolegą działającym w stowarzyszeniu. No, przez to, że jest w Krakowie, to on ma ferie i jest z dziećmi na wyjeździe. Także wielka rybaka nie ma, ale ta wielka rybaka tutaj też jest podziękowanie za jego właściwie 30-letnie działanie. Oprócz działania również dowodzenia i pożyczania koncentratorów tlenu. Nie dojechała jeszcze chyba nasza osoba, która dzięki jej zapałowi, że nas wszystkich krzyczy na nas, żebyśmy dawali zdjęcia, powstała przepiękna kronika. Mamy kronikę, jak ja ostatnio przeglądałam, to właściwie to jest statnieść takiego człowieka, który zrobił to mamy kronikę od początku do końca. Pani Ula Radio, ona dojedzie, ale mówię, na razie jeszcze nie ma, także dla Urszuli Radio też mam wyróżnienie. No i oczywiście chciałabym bardzo podziękować naszym właśnie turystom, naszym osobom, które dzięki nim nasze stowarzyszenie ruszyło w świat. Także bardzo dziękuję, Paweł. My mamy statuetki, ale pewnie dla siebie statuetki nie przygotowałaś. Nie byłoby tych aukcji, nie byłoby tych wyjazdów, gdyby nie te przyjemne miasta.
ciągu powstała szkoła własna. Właściwie trwała do 2015 roku. Nie jest teraz, bo się zmieniły czasy, że nie mamy uczniów. Natomiast w tym miejscu chciałabym podziękować moim edukatorkom. To były cztery pielęgniarki. Niestety nie udało mi się, żeby miały licencję na edukację, czyli nie zdobyły specjalizacji, chociaż powinny ją mieć. Ale tutaj chcę, ja mam wręczyć takie Oscary, najlepszy edukator. I poproszę Renatę Kurczyńską, Panie Wojciech, Renatę Kurczyńską, Przewodnicę Edukacji. Proszę. Bardzo Wam dziękuję. Dla mnie jesteście licencjonowane edukatorki. Także też chcę podziękować ludziom, którzy dochodzą do nas, którzy z nami pracują. Pani Lewicka. Pani Krystyna Nóżka-Mikołajczyk. Znaczy naszej seniorki jest pani Róży Niemaster. Nie, to jest nasza seniorka, pani ma 88 lat. Właściwie co miesiąc przychodzi się nasze spotkanie stowarzyszenie. To przekażę. Pani Mari Gorcz. Poproszę pana Jana Szymakowicza. Gdzie pan Jan Szymakowicz? Trzeba do niego pójść. Tutaj ja przekazuję na ręce pana doktora Adamkiewicz, bo miał nam wykład dzisiaj przedstawiać pan doktor Piotr Dobrowiecki. Piotr Dobrowiecki, który obecnie jest w Warszawie, jest obecnie znanym edukatorem od astmy, szkół astmy, natomiast zaczyna z nami. Dlatego ja proszę o przekazanie na pana dyplomu. No nie nasi wykładowcy, ale też chcę podkreślić, nasi wykładowcy wszyscy mają wręcz ze stowarzyszeniem i szkoła. No, też dla pani Interwinanią. Także tutaj mamy dwa, które nam musimy, jeśli ktoś tu poszedł do Jana Szymakowicza, to poczekamy jeszcze. Dla pana Jana Szymakowicza dyplom, że tak ładnie wchodzi w nasze stowarzyszenie, że tak nam pomaga i tak chce działać. Jesteście to stowarzyszenie, to jesteście wy. Więc zejdźmy teraz, przejdźmy do naszych wykładów. Jeszcze proszę. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, pani prezes, szanowni państwo. Dzisiaj
tematach wspólnych, wielu, znamy się od paru, można powiedzieć, bardzo dawna, bo prawie ćwierćwiecze, więc czas jest, który już nam się zapisał na kartach. I mamy wspomnienia bardzo miłe, z wyjazdu, ze spotkań. I dobrze by było, żebyśmy o tych wspomnieniach, miłych i serdecznych chwilach pamiętali na dłużej. Żebyśmy się nawzajem pozdrawiali i pamiętali o tym, że jeszcze jesteśmy i chcemy się razem spotykać. W związku z tym życzę Państwu i z Nowym Rokiem wszystkiego najlepszego i dla Pani Prezes takiego dużego serca i żeby było długo zdrowe i wszelkich pomysłów. Jest widoczny. Jak wyobrażę Państwu taki głos, jako coś, co jest słabo widoczne, to PM10 jest
bardzo mało widoczne. Natomiast jeśli widzimy takie obrazki, czyli jeśli przełożymy to zwiększenie powierzchni do mgły, czyli do czegoś białego, no to wtedy widzimy smog. No i smog jest niczym innym jak duży bardzo spustyna, który łączy się z mgłą. No i stąd też ten smog widzimy. Są większe cząstki, 10, czyli 7-krotnie mniejsze od włosu, 7-8-krotnie mniejsze od włosu, i PM2,5 to są jeszcze mniejsze cząstki, 4-krotnie od kolei mniejsze. I proszę Państwa, coś, co powoli zaczynamy badać, to jest PM0,1. Jeśli Państwo słyszeli kiedyś o leczeniu wlamotachorowi, to jest właśnie ten rozmiar, to jest 100 nanometrów. Czyli zanieczyszczenie, które powstają, to zanieczyszczenie, które mają właśnie taki rozmiar. I to są głównie cząstki diesla, więc jak ktoś się mówi właśnie o dieslu, to stąd, że akurat diesel produkuje takie małe cząstki. I to, proszę Państwa, są główne do zanieczyszczenia, patrzę na laser, czyli był. Problemem z nim jest to, że to nie są same cząstki mineralne, na nich znajduje się różne szkodliwe rzeczy. Rak odskoczy mutagen benzapiren, to jest taka złożona nazwa, to jest taki złożony związek chemiczny, który powstaje w wyniku spalania niepowodnego, ale także spalania odpadów. Dlatego mamy tlenki azotu, tlenki siarki, ozon. Jeśli zwracać na to szczególną uwagę, mamy właśnie, no więc zanieczyszczenia również się znajdują. Tlenki siarki coraz mniej w związku z działaniem w przemyśle, ta siarka nam spadła, w szczególności w ciężkim przemysłu. Głównie Polska ma problem z tymi dwoma elementami. I jak patrzymy na ten był, to problem pojawia się tutaj. Patrzymy na człowieka, że te większe cząstki powyżej PM10 mogą zatrzymać się w górnych drogach oddechowych. No, zwyczajnie po prostu zatrzymują się. Mniejsze wchodzą do płuc, natomiast najtrudniejszy PM2,5 do porównania czerwonego świnka, erytrocyt około 7 mikrometrów, czyli 3 razy mniejszy niż jest erytrocyt, przechodzi nam przez pierwsze płuca do krwiobiegu. Co to jest to bardzo duże zagrożenie, co więcej te cząstki mają na sobie właśnie te mutagenne substancje, które z kolei powodują właśnie nasze zagrożenia. I teraz, to jest, które rozwaliśmy już, nie wiem, czy tak bardzo w szczegółach, ale to cały proces zapalny, który powstaje w wyniku właśnie tych pyłów. I w tym pierwszym scenariu drażniące, po drugie mamy to właśnie środki toksyczne, więc dochodzi do reakcji. Już może jeden mówił o cytokinach, ale ważne jest to, że jest taki efekt sprzężonym zwrotem. Jeśli mamy osłabiony układ oddechowy, to w tym momencie alergeny, te powierzchni alergeny łatwiej penetrują i łatwiej działują. I tutaj też jest dosyć dużo badań, które mówią o tym, że jeśli jest jakieś miejsce zanieczyszczone powietrzem, to te alergie częściej się pojawiają. To nie alergie z powodu zanieczyszczenia powietrza, to jest alergie z powodu pyłków. To jest na tej zasadzie właśnie połączone. Co więcej, jeśli zanieczyszczone powietrze, to pyłki, może no, nie pyłki, to części pyłków, mówię tutaj o części chemicznej, mogą znajdować się także na powierzchni tego pyłu, czyli penetrować do układu. I stąd jest właśnie to zagrożenie, że mówimy o szczycie niewidocznym, który bardzo głęboko potrafi penetrować do poprzez układ oddechowy, do układu krążenia. Oczywiście ten układ oddechowy również jest pierwszy, tam te zniszczenia, te działania są właśnie największe. No i teraz. Ta część, którą ja się zajmuję w współpracy z Piotrem od ponad 10 lat, to jest analiza skutków zanieczyszczeń powietrza, przedstawiając na liczbie. Zmieniło się trochę w tych miejscach postaw w 2018 roku i tak. Polska ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę stężenie tych skutków PM2,5, ma pierwsze miejsce od końca. Więc jakby kraj, w którym jest największe stężenie niestety. I tak samo ma miejsce nie tylko z jednym kresu, ale jest także jakieś stężenie benzapirenu, w którym jednak dużo udział ma także spalony twardy, to trzeba by stężyć otwarty. To jest oczywiście nielegalne, niemierzalne też, jaki procent tych odpadów jest spalany. To Polska, po prostu może być w sobie skala. Polska jest także za to, że jedne kraje po prostu są nieliczne. I w 18 roku spadli się na trzecie miejsce, to zresztą Chorwacja. Chorwacja, jak zaprzedziłam, to jest w podobnym stanie. No, czyli no, naprawdę duży problem z zewnętrznym powietrza. Nakładając na to inne czynniki związane właśnie z alergenami, no dokładamy sobie, zwiększamy to ryzyko po prostu. Jest to nie tylko też alergii, ale jakby z ostrze alergii, bo o, to jest bardzo ważne. To zresztą też za chwilę. I teraz, jak wejdziemy w ten raport,
piszemy, jeśli chcą Państwo mu też dodać w swoich sprawach, to jest kontrakt epidemiologiczny, czyli dołączenie badań głównie międzynarodowych, mówiąc o tym, jak zajęcie publiczne szkodzi, dołączenie danych medycznych w kraju, połączenie to właśnie za pomocą epidemiologicznej funkcji, możemy oszacować, pokazać, ile osób z powodu zanieczyszczeń powietrza przeciwcześnie umiera w naszym kraju. W 2017 roku to był oparty na 14 roku, a on musiał być zaktualizowany, zweryfikowany i tak dalej. 46 tysięcy osób, 46 tysięcy Polaków mało przez zanieczyszczeń powietrza. Patrzymy na szerszą epidemiologię, w Polsce umiera co roku rzędu 400 tysięcy osób. Troszkę mniejsze jest 100 tysięcy, ale to jest ta skala. Jak Państwo to porównają, na przykład wypadek samochodowy, gdzie mamy 3,5 tysiąca, to jest jedna odpowiedź, do bardzo groźnego cały czas w Polsce istniejący wypadek, a teraz to jest 67 tysięcy, to mamy to już rozliczne powietrze. Czyli to jest bardzo poważny problem środowiskowy. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś pali papierosy, to nie liczam sobie pani wiadomo, to jest jego decyzja, ale jeśli jest niepowiedziane, to jeszcze kogoś się powiedzieć, a to zajęcie powietrza, no nie możemy nie oddychać. Stąd też te nasilenia na przykład właśnie powstają, nasilenie zawsze powstają zimą. Tajemnie do moich zanieczyszczeń, jak Państwo porównają, ten jest otóż główna sprawa transport, no to w porównaniu z Europą, jak patrzymy, to w Polsce to nie jest tak duży. No i tak samo z ozonem, ale ozon był produkowany przy słonecznym, tak, teraz na świecie sobie zdarza. Stąd też główny problem jest właśnie pył. No i też smog, tak zwany zimowy, czy smog londyńskiego, tak bierze się z pyłem. I także jest zbudowany wisianki, który występuje właśnie zimą, głównie z powodu już ogrzewania, czyli mamy dodatkowe zanieczyszczenie. I mamy większe stężenie. Teraz w tej skrócie Państwu pokażę bardzo, wyjaśnię co to jest, skrócie pokażę, skąd my wiemy, ile osób umiera w ten sposób. Jeśli Państwo uważają sobie, że mamy, to jest na przykład raka płuc, ale podobne badania są wykonane dla astmy, dla apele, dla choroby infekcyjnej i tak dalej. Państwo sobie wyobrażam, że mamy na przykład na tej osi stężenie zanieczyszczeń 20 gigabitów w ogóle 2,5, 25 i tak dalej, a na tym mamy liczbę przypadków 10 na 1000, 12 i tak dalej. To jeśli uda nam się, to jest właśnie zadanie epidemiologii, włączyć wszystkie czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład socjoekonomiczne kwestie, edukację, temperaturę się w mieście, widzę też używa się przeciwpalnych papierosów itd. Tak dalej, ale jak to się zaczyna, to jeśli uda się te wszystkie czynniki w tych badaniach, które muszę wyłączyć, to nie na przykład to jest kwestia, która nie wymiała, ale na przykład tak bym to ułożone na jednej linii, że możemy mieć funkcję. Funkcja się nazywała po prostu funkcja stężenia powietrza, z pomocą tej funkcji, z pomocą wiedzy, ile osób w danym mieście z jaką chorobą żyje, możemy określić, jaki udział tych chorób przypisuje zanieczyszczeniu powietrza. I na podstawie tego te wszystkie liczby zgonów są liczone. Czyli mamy badania międzynarodowe, na przykład największe badanie w Polsce jeszcze powietrza na zdrowie, które mamy w zeszłym roku w USA, 80 milionów osób, dane pochodzące z przychodni, ze szpitali. No i na podstawie tego właśnie liczyły ten przychód. Czyli to są bardzo duże, bardzo duże grupy osób. No i teraz oczywiście w czasie przestrzeni zgonów, bo jeżeli ktoś umrze, to jest pewne, a jeżeli ktoś ma astmę, no to pytanie, ile osób ma astmę? Bo wiemy tylko, jak ktoś jest zdiagnozowany, a jak ktoś jest zdiagnozowany, a ma objawy astmy, to się nie pojawia w statystykach, prawda? I ciężko w tym momencie zbadać, więc jeśli chodzi właśnie o choroby przewlekłe typu astmę, to badania są trudniejsze do wykonania, a do nas bardzo często robi się badania przesiewowe, gdzie jeździ po mieście, wykonując poszczególne badania, tak aby zobaczyć, ile osób coś tam astmę ma, a nie znajduje się na rejestrze. Czy właśnie badania są trudniejsze, no bo trzeba tak naprawdę tą osobę zdiagnozować, odpowiedzieć. Tutaj jeszcze jest największy problem właśnie. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie, jest to, że niestety bardzo często w niektórych przykładach, także w Polsce, taki techniczny bioindykator zanieczyszczenia powietrza są 10 astm. Jeśli wyjdą na zanieczyszczenie powietrza, wyjdą na smog, to od razu dochodzi do zaostrzeń. I jest wiele badań, które właśnie mówi o zaostrzeniach, o kaszlu, w sensie, o
zaczął oddechu, duszności, też po prostu się rozgrzewał, bo ta dawka zamieszczona wieczna, to jest jakby po prostu palił papierosy otoczenia dzieci. I stąd też te zamieszczone wieczna, to przedstawione, to już szwajcarne jest na przykład, właśnie parę dzieci dosyć mało. Jest pokazane, jak odbierzają się parametry wentylacyjne ogólnie w populacji zdrowej, a także wśród dzieci. Więc zanieczyszczenie powietrza, w szczególności jak mamy sezon zimowy, jak są temperatury minusowe, więc jest więcej spalonych pali, żeby było ciepło, więc jest to prawda. A w tym momencie mamy większe, właśnie objawy zaostrzeń astmy. Kolejne badania, te badania są już akurat polskie, pracuje w Polsce z Krakowa. To było bardzo dobre badanie, jedno z najlepszych na świecie, które polegało na osobistej ekspozycji. Tutaj widzimy sprzęt pomiarowy i matki w ciąży badały, jak w pierwszy pan dzierżył, to było chyba 120 osób, ale było też badane kolejne rzeczy. Było badane krew od razu po porodzie. I co tam pokazywało? To jeszcze pokazywało, że była bardzo duże zanieczyszczenie WWA. Zapewne się poczytają Państwo, co na przykład jest tym papierosowym, to jest prawie to samo. I powiem Wam pewną anegdotę, żeby tą część dołączyć. Słyszałem na konferencji Międzynarodowej Zdrowia Publicznego w Szoku. Okazuje się, że lekarze w zeszłym wieku, hiszpańscy, zalecali kobietom w ciąży palić papierosy. To wydawało mi się śmieszne i dziwne, a dlaczego? Dlatego, że dzieci, jeśli kobiety palą papierosy, rodziły się z mniejszą główką, z mniejszą wagą i rodziły się też wcześniej łatwiej, bo były otruzy. Więc jakby tego nie mam przyjęty. I te wyniki w Krakowie w porównaniu z tym zanieczyszczonym miejscem wszystkim pokazują, że mamy mniejszą masę rodzinną, że mamy mniejsze główki i mniejszą ilość roślin. Powtórzenie tych rzeczy związane z papierosami. Były bardzo, bardzo pokazujące, czyli ta ekspozycja, ten efekt zanieczyszczenia powietrza, przynajmniej to jest przed urodzeniem. Szczypułka, która się odzyskała. W Krakowie jest to z tych wszystkich dużych miast, jest pomysłem na początku. Dobrze, oczywiście badania też mogą powiedzieć, że rzeczywiście tego, że się rozwija, kolejne badania już tak naprawdę bardzo nowoczesne, które mówią o gorszym rozwoju psychomotorycznym i rozwój intelektualny. Dziecko się wolniej po prostu rozwija. Nie jest tak, że ostatecznie dość tego poziomu, tylko na przykład 7-latek jest na poziomie 5-latek. Można tak to określić. To są badania z Krakowa. Co tu jeszcze mogłem dodać? Aha. I to kolejne badania, które właśnie pokazują o innym zanieczyszczeniu, a zanieczyszczeniu również ulic o dużym natężeniu ruchu. A jeśli chodzi o bardzo dochowy, to proporcjonalne obniżenie parametrów, co wiąże się z wyższym ćwiczeniem zagrodniaku, czy też mierzy nosa, czy są zwiększenia dla innego rodzaju, ale także to jest jakby potwierdzone. I też Państwu tu nie będę pokazał, wszystko ma się, ale teraz już nie robi się tak analiz, nie myśli, że coś się jest, co nie jest, tylko porównuje się analizy świata. Często na przykład taka meta-analiza, czyli porównamy poszczególnych analiz, czy też 14 jakichś dużych analiz trwało wiele lat. I w tym momencie mamy pewność, to jest ta analiza, która była publikowana przez Światową Organizację Zdrowia, że dany efekt był potwierdzony w wielu miejscach przez wielu naukowców, wielu zespołów. To jest taki dom, no, nie do utworzenia. Co więcej, i to jest, proszę Państwa, taka rzecz, że nie tylko kraj jest w związku, na przykład, że mamy lepsze służby zdrowia, czy mamy lepszą edukację zdrowotną, więcej się sportu wpływa, to zanieczyszczenie w różny sposób wpływa. Natomiast z tego wychodzi nam jakaś średnia. No i tutaj widzimy, że po prawej wpływa mocniej, po lewej wpływa słabiej, ale w związku z tym mamy jakąś siebie, która to pokazuje. To jest skrótowe opisanie właśnie tej metaanalizy. No i to jest to właśnie średnia, to jest to przedwcześnie zgonów statystyka. I chciałbym, proszę Państwa, tak jak mówiłem, to jest uczenie techniczne, więc postaram się 15 minut, jak sam powiedzieć. Chciałbym Państwu powiedzieć, że te zanieczyszczenia powietrza też można w Polsce pokazać. Tutaj pokrótce wstępne wyniki, które jeszcze nie są publikowane, to jest wstęp, będzie największy publikacje, pokazujące epizod z 2011 roku, epizod bardzo ciekawy, służenie zanieczyszczeń powietrza.
Tutaj mamy Norma Bucha, mamy Stężenie Świętowskiego w Warszawie. I to jest na razie wstępny, bo porównujemy dla tego miejsca, ale wstępnie widać, że spadła, wzrosła liczba zaostrzeń w stosunku do miesiąca 17%, R0,6, czyli zaburzone dychanie 35%, jego napalu przedmiotowego przetestowane, no i liczba kaszlu 60%, czyli jakby te wysokie pisy, o których mówiłem, to jakby to nie jest czysta teoria, to coś się dzieje. Żeby już tam możemy Państwa tylko inny rzeczy wystawić, natomiast pewne rozwiązanie to może o tym powiem, bo to jest dosyć skomplikowane. Po pierwsze, maseczki, które są maseczkami krótki krzmieni, nie wchodzą przez najczęściej powietrze, bo ten krzmień jest mniejszy. Są maseczki antysmogowe, ale tutaj jest pewien problem. I to pewnie zawsze powtarzam, więc też będę zawsze powtarzał. Przed założeniem maseczki są krótki się do kawy. Dlatego za maseczka zmienia, może być ciśnienie. Ciężej się oddycha, dlatego że dla niektórych osób, na przykład z pewnym stanem astmy czy PHP, to maseczka nie jest zalecana. Dlatego że ta osoba musi, mimo że nie pada, to ta osoba musi mocno oddychać, żeby miała stały wysiłek, musi przez ten filtr to się przypuszczać. Więc maseczki nie są dla wszystkich. Pewnym rodzajem, a też to jeszcze tutaj dodam, technologie są przeszczepne w szczególności w miejscach, w szczególności publicznych, w szpitalach, w szkołach. Przy czym jest bardzo ważna rzecz, że te przeszczepy na razie, na czym pracujemy z Piotrem Ministerstwem Zdrowia, nie są certyfikowane. To oznacza, że jeżeli ktoś kupuje, to jest jeszcze ryzyko kupna swojego kota w worku. Nie wiadomo, czy ten przeszczep działa. Więc jakby pracujemy z Piotrem, aby była certyfikacja tego przeszczepu, to jeżeli ktoś już ma problemy zdrowotne i sekret się zdecydował się tym wydatkiem, ten wydatek jest dosyć spory, bo 1000-2000 zł. Ale oczywiście nie mieszkamy w powietrzu, a nie od, a nie. No więc właśnie. Więc właśnie ten rozumiem chwilowe. Jak się zgadza na to, najważniejsze jest w sumie zawsze zapobieganie, czyli nie oczyszczanie zanieczyszczenia powietrza, tylko powodu, że tych zanieczyszczeń nie będzie. No właśnie. To też jest tak, że badają, czy sama zmiana zamieszkania w tych porównanych parametrów. Okazuje się, że tak, to nawet po tygodniu, więc to są szybkie efekty. To jest jakieś zauwagi, ale myślę, że to, co zajmujemy się z tym, to nie tylko działania informujące do klienta naukowego, tylko staramy się wypracować rozwiązania systemowe. Tylko po pierwsze, jakoś pamiętam, będziemy miał jakieś dane standardy. Po drugie, będzie pieniądze na spełnienie tego, czy pieniądze publiczne, tak aby osobom, które nie są w stanie tego sfinansować, mogą być finansowane. I jeszcze najważniejsze, aby ludzie byli świadomi, że to dotyczy ich zdrowia, może tylko czymś pozytywnym w 20-lecie. Po 10 latach pracy widzimy początek świata w tym roku, czyli że rzeczywiście obecnie na poziomie rządowym zaczyna się, samorządowym też, trzeba podkreślić, że samorządy też jest pracują, zaczyna się kierunek, w którym możemy powiedzieć, że powoli zaczynamy iść ścieżką, która pozwoli nam polepszyć to powietrze, a zatem polepszyć nasze zdrowie publiczne. I tym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Yeah.
pani Ujny Gachon za pani pracę, za to, że mamy pani zasługę i to, że nas pani tak zmuszała, żeby robić. To bardzo jestem. No w szoku. Nie w szoku, no w szoku. Tylko dzięki pani pracy ta historia jest zachowana. Dziękuję ślicznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj z Państwem. Oczywiście gratuluję wszystkim Państwu, szczególnie tym osobom, które napędzają to stowarzyszenie i pozwoliły, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać z okazji tej rocznicy. Tak jak pani doktor Szumi wspomniała, ja byłam przez wiele lat związana ze stowarzyszeniem. Pracowałam zarówno w szkole astmy, jak i prowadziłam grupy wsparcia dla osób trwały kilka lat i rzeczywiście to było takie nasze dosyć duże osiągnięcie. Rezultaty tej pracy były takie bardzo znaczące. Pani doktor powiedziała, że brakuje jej psychologa. Mi też, proszę Państwa, brakuje tej pracy. Proszę, nie było mój wybór, że moja droga troszkę inaczej się potoczyła, ale kto wie. Naprawdę bardzo mi brakuje. Chciałabym dzisiaj troszeczkę z Państwem podzielić się swoimi doświadczeniami naukowymi, bo miałam przyjemność przygotowania pracy doktorskiej właśnie z tej tematyki, ale też mam rodzinę, osoby chore, więc ta problematyka jest mi bardzo bliska z różnych powodów. Proszę Państwa, to zawsze tak jest, albo prawie zawsze, że konkretne zmiany, które następują w ciele człowieka, takie zmiany jak choroba, ból, cierpienie, czy też duszność, one pozostają w jakimś związku z naszą psychiką. Właściwie mówimy, że nie mogą pozostać bez wpływu na naszą psychikę. Obserwacja pokazuje też, proszę Państwa, że choroba, szczególnie jeśli jest ciężka, przewlekła, wpływa na psychikę człowieka, wpływa na jego emocje, wpływa na jego zachowanie, wpływa, jak za chwilę sobie pokażemy, na jego funkcjonowanie w rodzinie, funkcjonowanie w ogóle społeczne, funkcjonowanie zawodowe, w związku z tym jakby zmienia wiele obszarów życia i funkcjonowania człowieka. Ja tutaj od razu na samym początku chciałabym powiedzieć Państwu z całą mocą, że nie zawsze ten wpływ jest negatywny. Bo ja wspominałam wcześniej, prawda? Choroba jest ból, cierpienie, są konkretne zmiany somatyczne i że one mają wpływ na psychikę, prawda, funkcjonowanie człowieka w ludzce, ale nie zawsze jest to wpływ negatywny. Oczywiście każda choroba może w sposób bardzo pozytywny zmienić nasze życie, nasze poglądy, nasz system wartości, nasz styl życia, sposób funkcjonowania w wielu sferach, a więc z całą mocą podkreślam, że czasami, a nawet często obserwujemy takie wpływy i zmiany pozytywne pod wpływem choroby somatycznej. Jakie zmiany negatywne może spowodować choroba? Proszę Państwa, choroba zwykle nasila poziom stresu i frustracji, dlatego że choroba jest pewną niewiadomą, jak potoczy się dalej nasze życie. Choroba stawia wymagania, choroba powoduje, że my musimy się zaadaptować.
przygotować do nowej sytuacji, w związku z tym nasila się poziom stresu. Także teraz na poziom frustracji. Frustracja to jest, proszę Państwa, taki stan, który wynika z tego, że na drodze do naszych celów niestety pojawia się jakaś przeszkoda. I niestety choroba jest przeszkodą, w związku z tym wiele osób chorujących doświadcza stanu frustracji. Wzrastają takie emocje jak wrażliwość, gniew, agresja, poczucie krzywdy, ale także lęk, niepokój, wzrasta poczucie zagrożenia i obserwujemy również obniżenie nastroju u osób chorujących. Możemy także obserwować apatię i niechęć do działania, utratę poczucia sensu życia i poczucie beznadziei, wzrost koncentracji na sobie, wzrost ilości skarg somatycznych, obniżenie jakości życia, czy też bardzo kontrowersyjny zawsze temat, który boję się podejmować wręcz w takim towarzystwie, jak czerpanie korzyści z choroby. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że u każdego wszystkie czy w ogóle takie zmiany się pojawią. To są oczywiście pewne obserwacje, badania naukowe, które prowadzone są u osób chorujących przewlekle, ale podkreślam, te zmiany zaistnieć nie muszą. Jakie, proszę Państwa, zmiany konkretne, już zmiany w psychice chorego na astmę dotychczas wykazano w badaniach naukowych? Mianowicie stwierdzono, że osoby chore na astmę są, czy też bywają, bardziej wybuchowe niż inne. Są bardzo wrażliwe i łatwo jest je zranić. No właśnie, nadwrażliwość to bardzo podobna cecha. Ale także są to osoby ambitne. Niestety także pojawia się wyższy poziom lękliwości, lęku. Co, proszę Państwa, chorych na astmę bardzo często związane jest z atakami uczności i trudności w oddychaniu, powodują właśnie wzrost takiego bardzo naturalnego lęku. Mówi się wręcz, że to jest taki lęk atawistyczny, kiedy nie możemy oddychać, naturalnie pojawia się reakcja lęku. Jeśli taka sytuacja trwa dłuższy czas, to ta skłonność do lękliwości czy też wzrostu poziomu lęku niestety będzie bardziej widoczny. Proszę Państwa, u osób chorujących na astmę stwierdzono także duże wymagania w stosunku do siebie i innych. One są wyższe niż w ogólnej populacji, niż w populacji ludzi zdrowych. Brak wiary w siebie, nieufność i podejrzliwość. Zaobserwowano także szereg zmian w funkcjonowaniu społecznym. Są to takie zmiany jak wstyd z powodu choroby, unikanie kontaktu z ludźmi, zamykanie się w sobie. Przepraszam, ale to nie jest jakby tak naturalnie z siebie wynikające. Wstyd z powodu choroby głównie u osób chorych na astmę związany jest z tym, że mają świszczący oddech, mają napady kaszlu. Sama spotkałam się takim komentarzem mojej sąsiadki, która zapytała, czemu mój mąż jest chory na gruźlicę, prawda, bo jakoś tak ciągle kaszle. Więc odbiór w społeczeństwie nie do końca wyedukowany może być właśnie tego typu, dlatego też może odczuwają sobie swoją choroby. A wtedy naturalnie raczej zamykają się w swoim własnym kręgu, unikają kontaktu. Na przykład, że kaszlą w nocy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A więc również na takie rzeczy skarżą się osoby chorujące na astmę. Czasami jest to brak zrozumienia, czasami wręcz chorzy mówią o braku akceptacji ze strony najbliższych członków rodziny. Czasami ta rodzina jest kochająca, wspierająca, w niektórych przypadkach troszkę mniej. Zmiany w funkcjonowaniu zawodowym osób
kwalifikacji, czy też niektórych przypadkach niestety jest to konieczność przejścia. No też wydaje mi się, że teraz jest to chyba coraz rzadziej do tego zmierzamy w leczeniu, prawda, w edukacji, żeby tego typu sytuacji było jak najmniej. Nie dla każdego oczywiście nawet sama konieczność przekwalifikowania jest powodowa. Wiąże się często niestety ze spadkiem poziomu życia i wieloma innymi trudnościami. No, chociażby finansowymi, prawda? Proszę Państwa, no właśnie, mówiłam o tak zwanym kontrowersyjnym temacie, absolutnie kontrowersyjnym. Czy chorzy, w tym chorzy na astmę, czerpią korzyści ze swojej choroby? Czasami tak bywa. Ja mogę powiedzieć, że moje obserwacje wynikające zarówno z znajomości literatury fachowej, jak również takie obserwacje wynikające z mojej pracy jako psychoterapeuty pokazują, że czasami tak bywa, tylko nie zawsze mamy pełną świadomość tego, że tak się dzieje, jakie to mogą być korzyści. No, na przykład rozgrzeszanie się z pewnym zawodem. Jestem na przykład wybuchowy, tak jak już wcześniej mówiliśmy, dlatego że jestem chory, że się czuję, mam prawo czuć się gorzej i w związku z tym na przykład zachowywać się w pewien sposób. Czasami taką korzyścią z choroby jest obniżanie sobie poziomu wymagań. Czasami też osoby chore czują się mniej odpowiedzialne w związku z tym, że są chore, że mają mniejsze możliwości. Czują się mniej odpowiedzialne na przykład za życie swojej rodziny czy swoje własne. Chora rozwiązuje niektóre problemy, proszę Państwa. Jak? No na przykład czasami powiedzmy są takie sytuacje, kiedy potrzebujemy wsparcia, opieki, uwagi, miłości, otoczenia. Nie potrafimy o to na przykład poprosić, ale z różnych powodów. No i nagle okazuje się, że kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy mniej możemy, nagle okazuje się, że inni ludzie nas otaczają swoją uwagą, swoją troską, okazują nam swoje przywiązanie. Bo w górnolotni nie nas właśnie przyprawia jakieś inne emocje, więc taka korzyść też z choroby. Czasami pozwala otworzyć w związku z zezwoleniem lekarskim, jakimś dłuższym czy hospitalizacją. No właśnie, chociażby ta uwaga otoczenia, o której już wspominałam. Oczywiście ja nie twierdzę, że tak jest zawsze, ale czasami tak bywa. Też warto żyć pewną świadomość tego, że możemy takie korzyści czerpać. Czy to źle? Nie zawsze. Ja tego w ogóle nie oceniam. Ja nie mówię, że to jest złe, ja tylko mówię, że takie korzyści również bywają. I proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Mianowicie mówiliśmy o tym, że choroba, objawy, te skutki, które sobie tutaj wymieniliśmy, mogą powodować niestety dalsze nasilanie się objawów somatycznych. Czyli te konsekwencje w postaci zmian w psychice człowieka chorego, konsekwencje w postaci zmian w społecznym, zawodowym funkcjonowaniu niestety mogą zwrotnie nasilać objawy choroby, powodować brak dostępu do leczenia, ale też trudności we współpracy z lekarzem. To jest takie zjawisko, które my nazywamy zjawiskiem błędnego koła. Czyli choroba pogarsza funkcjonowanie w sferze psychicznej, tak jak mówiłam, pewne zmiany psychiczne nasilają objawy choroby, a nasilone objawy choroby pogarszają z kolei jeszcze bardziej funkcjonowanie psychiczne pacjenta. Tutaj sobie taki wykresik, prawda, pozwolę.
czynniki psychiczne. Na przykład do zaostrzeń astmy może dojść w sytuacji, kiedy na przykład on się zestresuje, prawda? Kiedy ma jakieś problemy życiowe, czy pamiętam takie sytuacje, jak prowadziliśmy grupy wsparcia. Pacjenci czasami opowiadali o tym, że wystarczy, że sobie uświadomili na przykład, że nie mają za sobą leków. Tak? To od razu wywoływało stres i mimo tego, że czuli się znakomicie, nagle tak dochodziło do pojawienia się ataku astmy. A więc pamiętajmy, że tutaj te czynniki psychiczne mogą odgrywać też pewną rolę w zaostrzeniu astmy. No i tak jak powiedzieliśmy, sama astma, jej konsekwencje powodują zmiany w psychice, z kolei prawda, dalsze zmiany niestety biologiczne, co daje nam astmę przewlekłą albo oporną, jeśli chodzi o leczenie. Należy więc to głęboko obserwować, tak? W jaki sposób? No, poprzez to, że będziemy oddziaływać na wszystkie sfery ludzkiego istnienia, a więc nie tylko leczenie w przypadku osób przewlekle chorych, takie tradycyjne leczenie jest potrzebne, ale również w niektórych przypadkach również potrzebne jest inny rodzaj pomocy. Oczywiście to oddziaływanie na tą sferę biologiczną, to profesjonalne leczenie, dobra współpraca z lekarzem, systematyczne branie leków, kontrolowanie przebiegu astmy, ale to wszyscy członkowie tego stowarzyszenia wiedzą, to tylko takie drobne przypomnienie, a więc generalnie moglibyśmy powiedzieć, że chory przewlekle, chory na astmę musi być odpowiedzialny za stan swojego zdrowia. No oczywiście dokształcać się i szkolić tam, gdzie tylko jest to możliwe. Oddziaływanie na sferę psychiczną wymaga czasami, proszę Państwa, od niektórych z nas zmiany poglądów na temat choroby, własnego życia, wymaga rozwiązywania na bieżąco różnego rodzaju osobistych problemów, które się pojawiają, a więc chodzi generalnie, proszę Państwa, o to, żeby nie istniały albo żeby zminimalizować ilość tych czynników psychicznych, które mogą zaostrzać chorobę. Oczywiście bardzo ważna jest także praca nad emocjami, rozwój osobisty, czyli życie w pełni radości, satysfakcji itd. Jeśli taka jest potrzeba, proszę Państwa, trzeba szukać też pomocy specjalistów. No i teraz pytanie, czy choremu na astmę potrzebny jest psycholog na zakończenie? Czasami tak, ale oczywiście nie zawsze. O korzystaniu z takiej pomocy zawsze decyduje pacjent, prawda? Czy on odczuwa taką potrzebę, żeby z takiej pomocy skorzystać, poczuje, żeby to poprawiło również jego sytuację zdrowotną i w ogóle jakość jego życia. Czasami może to zasugerować lekarz, bo widzi na przykład, że postępy w leczeniu może nie są aż tak bardzo zadowalające, a może ci pewne problemy, które ma pacjent i które można by było skonsultować również z psychologiem. Proszę Państwa, psycholog oczywiście postawi diagnozę sytuacji, problemów chorego i tam, gdzie trzeba, podejmie adekwatną do sytuacji osoby terapię. Nie wiem, czy Państwo mają dostęp do psychologa w tej chwili, ale taką pomoc zawsze można znaleźć w innych placówkach. I na zakończenie chciałabym Państwu przede wszystkim życzyć bardzo dużo zdrowia, ale także pogody ducha i aktywnego, pełnego radości życia. Bardzo dziękuję.
jeżeli coś się dzieje obok w życiu, że coś przeszkadza. Pomimo tego, że zaraz tak pięknie, mam naprawdę leczenie, to po prostu to, co było 30 lat temu, podejście do leczenia, teraz jest zupełnie co innego, nie dorówna się to. Nie mam tego wstępu do psychologa, bo to też nie w każdym psycholog. To powinien psycholog, który też wie, no z czym odróżnimy. No, nie ma. Ale zdecydowanie tak jak ja robię tą pracę, znaczy z psychologiem, który wie, znaczy jest zdecydowanie w niektórych wypadkach potrzebny. Ale tak jak powiedzieliśmy, w niektórych wypadkach jest potrzebny. Tak się, wiecie Państwo, składa, że to tak w takich tych, znaczy i stowarzyszeniach. I właściwie było taki dużo razy, znaczy w Polsce taki, no trochę wszyscy, którzy prowadzili edukację, to trochę tak. Trochę taki byliśmy inaczej inni wszystkie komunologi. Zawsze był taki edukatorzy, no mówią o edukacji. Ale powiem wam, że zawsze to byli ludzie, którzy astmę znali nie tylko jako lekarze z leczenia, tylko mieli do czynienia z tą astmą w rodzinie sami. Czyli po prostu widzieli tego człowieka nie jako lekarz, tylko no, na co dzień. I to są w zasadzie ludzie, którzy działają w stowarzyszeniach, którzy prowadzą edukację, którzy mają własne doświadczenia, czy własne, czy z rodziny. Także chciałam teraz zaprosić Renatę Łuczycką, żeby nam trochę powiedziała na temat historii edukacji własnej. Te dodań się tylko z nimi zwolnieniami, renty, no wszystkim się odbiera, to nieważne. Natomiast zaczyna być inny problem, że człowiek chce pracować, pracuje, ma ciężką astmę, dostaje leczenie, przy którym musi co 4 tygodnie mieć dzień zwolnienia i znaleźć pracodawcę, który to akceptuje, jest też trudno. Chociaż ma dobrego pracownika. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, że mogę się z Państwem podzielić. Takim krótkim przeglądem historii edukacji własnej. Astma jest chorobą znaną tak długo, jak ludzkość istnieje, prawda? Możemy to przeczytać w przypadku przyjaciela, to jest 1500 rok przed naszą erą. Literatura indyjska, także księgi żydowskie mówią. Hipokrates opisywał dokładnie wygląd człowieka chorego na astmę. W napadzie właśnie duszności. Także Celsus oraz Galen. Tu właśnie taki ciekawy, bardzo wydaje mi się ciekawa teoria Galena. Co to jest astma? Kiedy on się pojawia? Kiedy śluz spływa z mózgu do płuc, gdzie krzepnie, powoduje dolegliwości. Dość długo utrzymywał się ten pogląd Galena. Został on zweryfikowany dopiero w przełomie XVI-XVII wieku, gdzie von Helmont wysnuł tutaj teorię skurczowego charakteru choroby. I zostało to już określone, że astma to jest duszność. Następnym takim krokiem, jak poznawałam astmę, to był przełomie Jackson, gdzie w latach 30. XX wieku stwierdził, że nie wszystko, co świszczy, jest astma. I również ten pogląd był dość długo jakby obowiązujący. Natomiast dopiero w 2002 roku Światowa Inicjatywa na Rzecz Astmy powiedziała nam wszystkim, że wszystko, co świszcze, jest astmą, chyba że się udowodni, że nią nie jest. I mamy tutaj obowiązującą aktualną definicję. Jest to definicja co prawda z 2014 roku. Światowej Inicjatywy na Rzecz Astmy, ale ona obowiązuje także aktualnie. Nie zostało od ubiegłej tej wersji 2014 zmieniona, więc ona obowiązuje i mówi, że astma to heterogenna choroba zwykle związana z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, zdefiniowana przez zespół objawów ze strony układu oddechowego, jak świsty, duszności, ucisk klatce piersiowej i kaszy. Zmiennych w czasie i o może nasileniu. Towarzyszy im też zmienna obturacja dróg oddechowych.
I teraz tak, mamy chorobę astmy. Jest to choroba znana od dawna. Dobrze już poznana. Są bardzo dobre badania. Są znane czynniki przyczynowe. Ta diagnostyka jest świetnie rozwinięta. Mamy bardzo duży wybór leków nowoczesnych, o dużej skuteczności. Cenowo też dostępnych. Mamy lekarzy specjalistów. Z ich dostępnością to już troszkę może inaczej, ale dlaczego? Skąd się biorą niepowodzenia leczenia astmy? Mamy tutaj wiele przyczyn. Jest to jeszcze w dalszym ciągu brak takiej szczegółowej wiedzy na temat choroby. Pokutują stereotypy na temat astmy. Mamy brak wiedzy na temat możliwości kontroli choroby. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że chorobę można kontrolować. Wielu pacjentów obawia się działań niepożądanych leków. Znana pewnie wszystkim tutaj na steroidofobia. Gdzieś też się o nią natknęłam, otarłam i przez dłuższy czas mi lekarz prowadzący miał to duży zgryz, jak mnie przekonać, że te sterydy są jednak naprawdę tym lekiem, który leczy astmę, bo nie szkodzi. Dalej, częste zaostrzenia. Pacjent, który ma częste zaostrzenia, wynikają z tego, że nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie przyjmowania leków. Stosuje leki doraźnie, czyli metodami krótkodziałające. On będzie się bronił przed przyjmowaniem sterydu i ta jego astma będzie się ciężej leczyła. Także problemy komunikacji interpersonalnej. Często pacjent z lekarzem nie mówi tym samym językiem. Więc czy edukować? Oczywiście, że tak, bez wątpienia. Kiedy pacjent nie będzie brał udziału w procesie leczenia, nie będzie tym dobrym wynikiem. Nie mamy jakby tutaj czego oczekiwać, ponieważ podstawą będzie zmiana właśnie ustawienia chorego, zmiana jego postawy z takiej biernej, że pacjent poddaje się leczeniu, ma taką postawę czynną, on musi aktywnie uczestniczyć w leczeniu. Wtedy chory zamiast tak zwanego biorcy usług medycznych będzie wykonawcą planu leczenia, będzie miał poczucie sprawstwa, tak? Będzie współautorem tego planu leczenia, dzięki czemu uzyskał możliwość samokontroli oraz samodzielne korekty tego leczenia w określonych ściśle granicach, które razem wspólnie z lekarzem wypracuje. Mamy tutaj właśnie, cytując Nestora polskiej astrologii, może mogę tak powiedzieć profesora Wacława Raszta i edukacji. Czemu służy ta edukacja? Służy temu, aby lekarze i pacjenci posługiwali się tą samą, zrozumiałą dla obu stron terminologią, czyli mówili wspólnym językiem. Mamy na to określenie, jest to compliance. Chodzi tutaj też o takie zaufanie pacjenta do swojego lekarza pulmonologa. I początki edukacji. No to nie są jakieś bardzo odległe czasy. To są 30 ubiegłego stulecia WOSA. Zaczynało się wszystko od cukrzycy. Był to pionierski program przygotowania na chorych na cukrzycę. I stąd bardzo długo takie określenie, takie motto Eliota Rosslina, są cukrzycą, która więcej wie, dłużej żyje. W latach 70. dopiero XX wieku w Stanach powstał Narodowy Program Edukacji i Zapobiegania Astmy. Czyli to lata dopiero 70., kiedy mówimy o początkach. Dalej się to rozwijało, lata 80. Kanada, tutaj Ministerstwo Zdrowia jako koordynator, natomiast uczelnie wyższe były podmiotem realizującym. Był to w zasadzie jeden z najlepiej zorganizowanych, mimo że jako jeden z pierwszych powstałych systemów edukacyjnych. Także lata 80. Wielka Brytania, z tym, że tutaj było troszeczkę inaczej, gdyż realizowały edukację społeczne organizacje zrzeszające chorych, ale ze wsparciem dużych koncernów farmaceutycznych. I tu przy tym słuchajcie jeszcze dodam, że w Polsce te początki edukacji zaczynały się właśnie też od edukowania chorych na cukrzycę. Był to profesor Jan Daton, który w Szpitalu Prudnowskim w Warszawie powołał szkołę tych chorych na cukrzycę. Takie właśnie były początki edukacji chorego w Polsce. Dalej lata 80. Nowa Zelandia. Dalej kraje kolejne europejskie, Holandia, Niemcy, Skandynawia. I dlaczego to
szpitalu, dlatego że współpracowały ze sobą zaangażowane w to działanie instytucje rządowe do spraw prewencji i leczenia chorób, a także instytucje i organizacje społeczne, takie jak nasze stowarzyszenie, które reprezentowało interesy chorych. Następnie tutaj początki w Polsce, jak to wymagało, to był rok 1945 i profesor Mieczysław Kuptułowicz, który zorganizował Związek dla Zwalczania Astmy i innych schorzeń alergicznych, tylko nazwę. I z inicjatywy tego związku powstają w Krakowie pierwsze te poradnie alergologiczne. Dalej troszeczkę z powodów wiadomo jakich ustrojowych i różnych innych trudności obiektywnych, które było tej edukacji, było nie było słychać. Natomiast rok 1982 Bydgoszcz, Polskie Towarzystwo Alergologiczne pod przewodnictwem profesora Bogdana Romańskiego i zrzeszono właśnie osoby chorujące na astmę, ich rodziny oraz lekarzy zaangażowanych w pomoc tej grupie chorych. To jeszcze trzeba dodać, że początkowo w Polsce edukacją były objęte dzieci w ramach pobytu na leczeniu sanatoryjnym, głównie chodzi tutaj o rady. Natomiast pierwszą instytucją, która zapoczątkowała tworzenie ośrodków edukacji przy klinikach, to było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Ono przy klinice Akademii Medycznej przy ulicy Dziadowskiej właśnie taki środek utworzyło u ulicy. No i rok 1990 Warszawa, to taki kamień milowy, Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę, założone przez profesora Droszcza, który jest też twórcą pierwszej szkoły, pierwszej w Polsce szkoły dla chorych na astmę. I to jest właśnie nasze motto profesora Droszcza, słowa chory na astmę, który więcej o niej wie, dłużej i lepiej żyje. Czyli sprawdzał te słowa, te, które były dotyczyły skrzydłów. Zasady i program szkoły napracował dr Barmiński, natomiast kierownictwo przyjęło dr Nowirowski. No i mamy tutaj rok 1991 w klinice chorób płuc i gruźlicy Akademii Medycznej. Nasza szanowna prezes dr Dariusz Kutnik wraz z panią dr Ewą Dziewicz-Pietraś. Zrobioną na warszawskiej szkole astmy szkołę. Oczywiście przy tutaj pełnym błogosławieństwie i dużym wsparciu profesor Wiruty Złotowicz. W Polsce mamy 95 rok Karpacz. Tu z kolei właśnie w ramach treningu astmy w Centrum Pneumologii Dziecięcej są edukowane dzieci. 95 rok Kraków. Szkoła dla chorych na astmę utworzona przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych przy drugiej katedrze chorób wewnętrznych Kolegium Polikum UGT. Rapka 1996 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc i tutaj przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię rozpoczynamy działalność szkoła tam, bo tak ona są moje dziecko na nas. No i teraz przechodzimy do meritum, czyli będzie w naszej szkole. Musimy się troszeczkę cofnąć do tej genezy. Rok 89 przy klinice chorób płuc i gruźlicy, kierowany, tak jak wspomniałam, przez profesor Wiruta Pomprowicz, powstaje klub chorych na astmę. Inicjatorkami były dr Irena Węgrzyń-Szkutnik, czyli asystent w pierwszej klinice, oraz magister Zofia Węgrzyn, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego Akademii Medycznej. I to były założycielki tego klubu. 91 rok. Pani prezes wzięła przecież program, pomysł własny, zorganizowany tej edukacji dla pacjentów, żeby wybrać w jakieś ramy. I właśnie wspólnie z dr Ewą Teraz-Pietraś powstaje szkoła. Sprawuje merytoryczną opiekę profesor Wiruta Pomprowicz. Ważna dla nas data, której właśnie świętujemy 20-lecie. Jest to ta reorganizacja. Zostaje przejmowana grupa Stowarzyszenia Chorych na Astmę. I
Lubelska Szkoła ASPE? Jakie założenia? Czym się kierowaliśmy? Oczywiście ta treść programu edukacyjnego zgodna z najnowszymi ówcześnie zaleceniami ekspertów. Edukowani i chorzy byli metodą optymalną, złożoną z czterech elementów. Jeśli chodzi o metodę optymalną, ponieważ ekspertem już wyróżnia metodę ograniczoną i optymalną. Ograniczoną to jest forma wykładu, wideo, internet, broszury. A ona co prawda dużo mniejszą skuteczność także jest. Natomiast metoda optymalna składa się z czterech elementów. Czyli będzie to informacja, samoocena stopnia ciężkości choroby, pisemne wskazówki dotyczące przewlekłego leczenia oraz postępowania zaostrzenia. I tutaj powinna być czwóreczka, regularna ocena przez specjalistę. No, nasze stowarzyszenie tutaj też chciało być jakby dostrzeżone przez takie osoby, które zmusiły się do szkoły własnej, więc to była też taka bardzo szczegółowa informacja na temat stowarzyszenia. Kiedy się spotyka, co tam robimy, kto może należeć. Było to, myślę, bardzo takim przydatnym elementem. Sześciogodzinny program edukacyjny realizowany podczas jednorazowego spotkania, podzielony na trzy części dwugodzinne, przerwy między nimi, harmonogram podany do góry na cały rok, realizowany cyklicznie, co miesiąc. Zarówno były to dni wolne od pracy, bo zazwyczaj są to przed południem, jak też dni robocze, w godzinach popołudniowych. Informacja zamieszczona była przy poradni pneumologicznej, przy rejestracji, tam gdzie chorzy mogli mieć do tego dostęp. Przeznaczony program dla osób dorosłych z astmą wyrochową. Kto edukował? Interdyscyplinarny zespół, w skład jego wchodzili lekarz specjalista, pielęgniarka edukacyjna, psycholog, mieliśmy okazję poznać kinezyterapeuta, zmieniali się, ale też bardzo, bardzo przydatna osoba. Zawsze takim niezbędnym członkiem zespołu była osoba chora na astmę, członek stowarzyszenia. No i zakres udziału poszczególnych członków zespołu był dostosowany do potrzeb konkretnych osób, które akurat tego dnia zjawiły się na szkole astmy. Tu jest taki dokładny, szczegółowy program, czyli było o astmie, cała definicja przyczyny, zapobieganie w formie wykładu, pokazu slajdu i treści kształcenia dokładnie wzorowane na szkole warszawskiej. Czyli definicja podziału kliniczny, przyczyny, co się dzieje, prezentowaliśmy właśnie takie slajdy, bardzo takie schematyczne, żeby to można było łatwo zrozumieć. Objaśniali mechanizm zapalenia alergicznego oraz skórczą skrzyni. Mówiliśmy o znaczeniu alergii, infekcji, wywoływaniu objawów astmy oraz jak kontrolować alergeny środowisku chorego. Bardzo duży nacisk był tutaj na kontrolę pięknotę, który wyskoczył. Część druga leczenie, też w formie wykładu, pokazu, swojej dyskusji, takiej wymiany właśnie ze strony pacjentów, jak monitorować. Kształcenie umiejętności, były ćwiczenia praktyczne, rodzaje leków stosowanych, dawkowanie działań ubocznych, te potencjalne bariery procesu leczenia. Tutaj mówiliśmy o tym, że trzeba właśnie rozumieć się nawzajem z lekarzem, żebyśmy mówili tym samym językiem, żeby dla nas konkretne słowo oznaczało to samo dla lekarza i pacjenta. Systemy podawania leków, czyli tutaj praktycznie szkoliliśmy chorych na temat technik użycia, pokazywaliśmy jak to robić. Pacjenci robili to samo, nadzorem edukowali inhalatory MDI proszkowe, używali komory inhalacyjnej, nebulizatorów. Było jeszcze mówione o strategii przewlekłego leczenia astmy oraz jakich leków należy unikać w kontekście astmy aspirynowej. Część trzecia programu kontrola przebiegu astmy, też w formie wykładu, pokazu slajdu, prezentacji oraz instruktażu. Tutaj w treściach kształcenia bardzo ważne były sposoby kontrolowania astmy w domu, czyli pomiar PF, kontrola astmy za pomocą zużycia leków, rozpoznawanie stanu zagrożenia życia, czyli ten system 3SPF, pisemny plan postępowania w układzie astmy. To każdy pacjent coś takiego. Taki przykładowy plan widział, natomiast taki plan też był zobowiązany jakby wynegocjować, porozmawiać, uzgodnić to ze swoim prowadzącym lekarzem.
znaczenie rehabilitacji oddechowej oraz aktywności ruchowej. Duży nacisk na to kładliśmy zawsze. Następnie stres, jak sobie zadać, to już właśnie był gestem, który jest schok. Gdzie i jak uzyskać pomoc w razie zaostrzenia. Co dalej? Co się działo dalej? Nie ma szkoły, nie ma szkoły. Coraz mniejsze zainteresowanie kobiet to właśnie formą zdobywania wiedzy. No ale niestety edukatora przejmuje internet, przy czym musimy bardzo mocno podkreślić, że nie każda strona Facebooku, nie każda reklama, nie każdy portal przeznaczony teoretycznie dla pacjenta jest taki wiarygodny źródłem. Nie możemy się dać zwieść tej mnogości przydatnych w cudzysłowie linków, gdyż wiele osób właśnie sprowadziło na nowce. Bezkrytyczne stosowanie się do tych zaleceń. I tutaj wiele osób starszych, zwłaszcza z powodów różnych finansowych, logistycznych, na przykład koszty dojazdu albo brak środka transportu, brak osoby opiekuna, rezygnuje ze szkoły własnej. Te właśnie dane, skąd brak tych osób, mamy je od lekarzy, którzy pytali swoich pacjentów, dlaczego nie przyszedł pan do szkoły własnej. No nie miał mi kto przyjść. Za drogie są bilety, no po prostu nie ma to nie stać. Różne przyczyny. Chętny do szkoły nie ma odbywało. Informacja też nie dociera do tak wielu osób, jakbyśmy chcieli. Był to problem z rozpowszechnieniem informacji. No i też taka kontrowersyjna sprawa. Lekarze POZ, którzy mają na co dzień z pacjentem, boją się tych wyedukowanych pacjentów. Boją, że to troszeczkę się sformułowało. Jednak wolą jakby być z tej strony, gdzie wiedzą więcej, bo pacjent musi do tego jakby dostosować. Wiemy, jeszcze jest takich przypadków, to jest smutne pytanie. Natomiast skuteczność jakby bardziej edukacji, że jest duża, ponieważ jest oparta, umieszczona w kategorii A dowodów medycznych na faktach, więc tutaj jest niezaprzeczalną korzyść ze skuteczności edukacji. Liczne kraje posiadają narodowe programy edukacji chorych. Polska także ma taki program wczesnej diagnostyki leczenia astmy po astma, opracowany przez Piotra Kunę z zespołem, ukierunkowany przede wszystkim właśnie na edukację lekarzy. To na czym nam zależy, żeby lekarze nie bali się wyedukowanych chorych. Uwzględnia także edukację chorych. Stan obecny. Mamy w Polsce szkoły dla chorych na astmę, prezentujące wysoki poziom merytoryczny, rekomendowane przez specjalistów. Przykłady takich szkół działających prężnie w czasach współczesnych, to jest szkoła chorych na astmę, Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych w Krakowie, którą kieruje profesor Krzysztof Sadek, Centrum Edukacji Chorób Przewlekłych, przy Wschodnim Instytucie Medycznym, prowadzony przez doktora Piotra Dąbrowieckiego. Chciałam doktorowi zadać tutaj pytanie, ponieważ tego nie ma. W jaki sposób zaprasza, łowi, nie wiem, zaprasza pacjentów? W jaki sposób się to odbywa? No to przyszło w tej edukacji. 1 maja 2018 roku, czyli minął jeszcze rok, odkąd zaczęła działać e-szkoła astma, właśnie utworzona przez współpracę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i PROKOP. Jest to rzecz na pewno warta polecenia. Podałam też tutaj strony, które są stronami wiarygodnymi, sprawdzonymi, na których zaleceniach można się tutaj opierać. I co jeszcze do tego dodać można? Oprócz edukacji ważne właśnie zdobywaniu wiedzy czy integrowaniu się są takie inne inicjatywy, na przykład tymi chorych na astmę. Fajną sprawą było uważać wspólne sympozje, takie konferencje dla chorych lekarzy i pielęgniarek. Miałyśmy przyjemność uczestniczyć w takiej konferencji właśnie organizowanej przez profesora Droszcza. Uważam, że naprawdę bardzo fajne doświadczenie, gdzie ta wymiana w kuluarach informacji czy doświadczeń rzeczą bezcenną. Także dzień spirometrii. Jest to też godne polecenie. Natomiast też wydaje się, że jest niedostateczne wykorzystanie mediów w edukacji, zachęcaniu, przekonywaniu chorych własnych do edukacji. Chorzy oczekują informacji o edukacji, o jej zaletach i korzyściach,
od autorytetów. Natomiast tego nie ma. To nie jest zaznaczone, to nie jest akcentowane w mediach. To nie jest popularny temat, tak się wydaje. I tutaj jest wiele do zrobienia, ponieważ media mają naprawdę duży zasięg oddziaływania. Natomiast słowa wypowiadane przez autorytet były, myślę, taką, taką dobrą zachętą. Bardzo dziękuję za to. Nie mam, ale ja wiem, jak jest, znaczy wie Ewa, jak jest. To sprawnie działające, znaczy edukacja, dlaczego edukacja nas nie puści? Dlatego, że edukacja dotyczy pacjentów z przewlekłym schorzeniem. To, że astma jest przewlekłym schorzeniem, to co właściwie lata 80. I stąd jest edukacja, że ona jest bardzo istotna wszystkim. Dlaczego? Nie mamy przysyłanych pacjentów, nie mieliśmy przez lekarzy podstawowej opieki. Kolegów specjalistów. Właściwie na pytanie, dlaczego nie przychodzisz na szkołę, szkoły asynchronii, to mi lekarz nie zaleca. No nie może, jeśli jest szkoła, jak nie ma uczniów, prawda? Natomiast na pewno w środowisku lekarskim, na pewno wiadomo nam wszystkim, że pacjent ma być edukowany. Znaczy edukacja w trakcie wizyty jest krótka edukacja. Na pewno jest coś takiego, że młodzi pacjenci nie chcą przyjść do szkoły i nie chcą, oni będą się może nawet leczyć przewlekle, ale oni nie chcą mieć pieczątki astmowej. I nie myślę, nie przyjdą na edukację. No to jest zadanie interne, tak. Natomiast polecajmy te strony, które są sprawdzone. Znaczy ja ostatnio przeszłam właśnie do szkoły astmy, która jest powstała, no to mówię, no jest to, są wykłady, jest wsparcie. W zasadzie pacjent przychodzi do tej szkoły z takim certyfikatem, że przeszedł do szkoły. Czyli jest to godne polecenia, bo nie każdy internet mówi, no nie każdy internet i rady są szkoły ASK. Proszę Państwa, mamy dzisiaj niespodziankę. Pan doktor, mieliśmy teraz przedstawić nasze stowarzyszenie, ale ponieważ mamy niespodziankę w postaci występu chóru Uniwersytetu Medycznego i chór bardzo prosi, że on byłby pierwszy. A pani Dorota, potem w naszym obecnym stowarzyszeniu zgadzacie się Państwo. Znaczy jesteśmy bardzo im wdzięczni, że przyszli do nas i w tym okresie takim jeszcze świątecznym będziemy mieć piękny koncert chóru, a nawet słyszałam, że to oddadzą na świetniki i każą tam śpiewać. Chciałabym też powiedzieć wszystkim, którzy dostali te szklane takie szurki, to na oknie leżą opakowania, żeby bezpiecznie można było je przenieść. Także można sobie. Także bardzo serdecznie zapraszam chór Uniwersytetu Medycznego. Tak jak stowarzyszenie, wszyscy nasi wykładowcy, nasi występujący, nie ma honorarium, bo nadal jest tak jak to w stowarzyszeniu, no stowarzyszenie tak przyszli nam to wszystko zrobić. Także bardzo dziękuję i panie wyłączyła. Zaśpiewać tak, żebyście Państwo byli usatysfakcjonowani. Będziemy śpiewać krótko, bo zaraz Państwo będziecie się z nami również do roboty. A jak to będzie wyglądało, zaraz. Thank you.
tutaj na Państwa pracę. Mamy przygotowane dla Państwa śpiewniki. Proszę sobie je później zachować na pamiątkę. W wolnej chwili przeczytać to, co tam jest napisane na pierwszej stronie. Tam są ważne słowa. Krótko mówiąc, bierzemy teraz udział w akcji, która się nazywa Pokolenie JP2. Czyli JP2 oczywiście znakomicie znamy. Śpiewamy tak, jak nas prosił Jan Paweł II. Śpiewajmy w grupach, śpiewajmy razem, śpiewajmy nie tylko pierwsze zwrotki kolęd, ale te, które powstały przez lata. W związku z tym mamy ten śpiewnik. Czy wszyscy z Państwa dostaliście śpiewnik? Jeszcze, no właśnie, a Jarek nas włączy. Może zróbmy tak, żeby pozwala jakoś to. Przytulamy się do siebie. O! To jest moja sposób. Tak, jakoś się przytulamy. Przepraszam bardzo. Na otwarcie to jest ta, co ty znasz. Tak, od tyłu tam te osoby, które są muszą. I widzieliśmy, że tam dużo państwa będzie. Tak. Proszę Państwa, ja otwieramy na stronie. Na stronie. Oh, yeah.
Właśnie, to jest taka rola, którą tak naprawdę soliści, prawda? Nie czujesz Państwo, że tak się dobrze śpiewa. Solista i kawał co nazywa się. Czy są chętni soliści? Może tak, Olu, ty zaczniesz, dobrze? Ile mamy slotę tam? Ile mamy? Pięć aż do, tak? No, zobaczymy, czy nam się uda pięciu. Ja będę wyznaczała w trakcie. Dobrze, startujemy, dopóki się ktoś nie zgłosi. Śpiewa pan Stanisław Brzozowski. Thank you.
obraz był solistów, ponieważ jak wiemy, zaśpiewał nasz pan radny Stasio Brzozowski, ale też nasz pan radny. Mamy takiego wspaniałego chórzystę. Jest to nowa wiedza, ale brawa dla naszych przybywających. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy teraz żwawą kolędę Żłobie Leży, prawdaż? Tak. Poprosimy, Żłobie Leży.
kobietę, bądź rodzi, no, żeby było takie czyste zakończenie. Zbawiony przed to zebranie na 30, taka karika ludzi, gdzie jest
gdzieś została w Andalach, że się właśnie 30 maja spotykamy i działamy. Nasze statutowe tu głównie propagowanie wspierania leczenia astmy i pozostałych, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla pacjentów, pomoc w organizowaniu i finansowaniu szkoleń personelu medycznego, wspieranie merytoryczne, finansowe zakładów publicznych zajmujących się leczeniem astmy i pozostałych chorób. Mamy naszą kochaną klinikę i to tak mniej więcej wsparcie wygląda. Teraz mamy podstawowe formy działań stowarzyszenia, czyli prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkoły astmy. I tutaj w formie mamy ulotki, takie jak w tym czasie produkowaliśmy, koleżanki mówiły, były terminy, były zasady i zachęcanie, do tego wybrać udział. W drugiej ulotce, w drugiej części tej ulotki, tak to wyglądało, z herbem naszego miasta, był apel właśnie do pakietów, mówiący o tym, że znajomość określonych zasad i praw dotyczących istoty choroby, jej objawów, przebiegu oraz sposobu leczenia stanowi podstawę umiejętności chorego w walce z chorobą i tworzącymi się problemami. Dlatego ta edukacja jest taka ważna. Teraz, proszę Państwa, inne formy działania poza tą szkołą astmy przejawiają się tym, że braliśmy jako członkowie stowarzyszenia udział w bardzo wielu konferencjach, szkoleniach organizowanych przez innych, również mądrych i ciekawych ludzi. I tutaj w tym wykazie nie będę musiała go czytać, ale od 2002 roku są wybrane te takie najważniejsze, właśnie organizowane przez Towarzystwo Warszawskie i wprowadzało wtedy takie normy, że właśnie spotykał się pacjent, pielęgniarka, lekarz i mogli w jednej konferencji uczestniczyć, wymieniać też wiedzę. Natomiast ostatnia pozycja to jest rok 2017. Braliśmy również udział w takim regionalnym spotkaniu dotyczącym konsultowania projektów i planów rządowych, samorządowych dotyczących obszaru ochrony zdrowia. Skoro się o tym mówi, prawdopodobnie przed jakąś reformą jesteśmy może w przyszłości, więc również pytano nas, zapraszano do konsultacji takich przypuszczalnych, ewentualnych rozwiązań tej materii. Poza samym uczestniczeniem, to stowarzyszenie wspomagało też organizowanie innych konferencji, były to konferencje naukowo-szkoleniowe. Mamy wybrane 3 konferencje organizowane przez Macierzystą Klinikę i Akademię Medyczną. To są wybrane tematy, wszystko dotyczy chorób ogólnych, mówiąc chorób płuc. Nie tylko astmy, także pomagamy też innym swoją postawą czy pracą. Natomiast to jest taka ciekawa rzecz, że w ramach ogólnopolskiej akcji firmy Glaxo Smith Prime, promującej wiadomości również na temat choroby i profilaktyki, 11 sierpnia 2002 roku na Zalewnym Przewoźnictwie odbył się spotkanie z mieszkańcami miasta, które miało formę festynu. Ideą przewodnią przeprowadzonych prezentacji i wywiadów było przekonanie osób chorych na astmę, że mogą być aktywne, a zwłaszcza, że mogą podróżować. Ta myśl stała się inspiracją do podjęcia wysiłku, by zorganizować członkom stowarzyszenia aktywną formę spędzania czasu. Wraz z Medycznym Klubem Turystycznym we wrześniu 2005 roku przeprowadzono pierwszy wyjazd w Hiszpanii. Ta forma aktywności weszła na stałe w program realizowanych działań. Zmieniały się kierunki i stopnie trudności w kolejnych ekspedycjach, a apetyty uczestników wciąż rosły. I to właśnie było tą inspiracją, że można i chcemy podróżować. To są zdjęcia z tego filmiku w Zębożyczach, ale również prezentowaliśmy naszą działalność, czy nie braliśmy w nim udział. W dalszych slajdach są pokrótce omówione datami i tylko schematycznie zaznaczone wyjazdy. I mamy ten Bieszczady 2006, to był drugi wyjazd, Lwów 2007, 2008 Lwów Kamieniec Chocin, czerwcu 2009, wyprawa na Kurtuszczyznę i Pokucie, bardzo
ciekawe, mało wrzeszczamy i to wszystko zawdzięczamy naszym panom doktorom, że nas do tego zachęcali i pomogli zorganizować. I kolejno, nie tylko zagranica, ale też Suwalszczyzna, Litwa, Kotlina, Płocka, Praga, Ukraina i okolice, i też troszkę kraju, biura Krakowsko-Częstochowska, a i potem znów na Węgry. I wracamy do Sandomierza, i znów mamy Pomorze, Kaszuby. I w 2017 roku, września, w ogóle miesiąc Grodno. W maju ubiegłego roku mieliśmy bardzo ładną wyprawę, bardzo bliskie, kochane okolice, czyli Bałk, Puławy, Wyspowola. I ostatnia nasza poważna wyprawa to była Warmia, Mazury i Kaliningrad. To są krótkie fragmenty pojedynczych zdjęć z tych miejsc. Członkowie stowarzyszenia spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca, korzystając ze zrozumienia wsparcia profesora Janusza Mijanowskiego, kierownika Kliniki Pneumologii, Onkologii, Alergologii Uniwersytetu Medycznego. Ponieważ w czasie tych spotkań prowadzone są interesujące wykłady pozwalające uzupełniać wiedzę i pozyskiwać niezbędne informacje. I to kilka takich tematów i kilka osób wymienionych, które nam te wykłady przeprowadzały, doszkalały nas, jak oczywiście też społecznie. Mając Państwo Panią Dr. Szalewicz, Panią Dr. Rumeniusz, byliśmy przedstawiciele MOPR-u, nasza kochana Pani Julita Fontrowicz, także zapraszaliśmy rehabilitantów i te tematy, które ważne poruszaliśmy. Dalej to są fragmenty właśnie pokazujące, jak to się odbywało jeszcze w starej szacie kliniki. I wróćmy do aukcji. Z inicjatywy profesora Pawła Karczyka, Krzysztof Rośki, artysty, udało się pozyskać obrazy i rzeźby, które zostały zaprezentowane w formie wystaw, a następnie trafiły na aukcję. Z pozyskanych środków zakupiono koncentratory tlenu i w roku 2005 otworzono małą wypożyczalnię koncentratorów tlenu. Tym wspomagamy pacjentów, uzupełniamy jakby potrzeby zasilania w leczeniu. Dalszymi działaniami stowarzyszenia to od roku 2002 stała się taka tradycja, że spotykamy się właśnie tu w Trybunale w okresie noworocznym. My jako członkowie oraz zaproszeni goście. I tych spotkań mamy już za sobą 17. I tak jak teraz, po 7 bo również były odnośnieniane przez zespół Pieśni Czar, a także występowały u nas trzy szkolarki, które piękne najczęściej kobieta. Wszystkie te spotkania cechowały przyjazna atmosfera, chęć prowadzenia wspólnych rozmów, a ostatnio na tych spotkaniach pojawił się Święty Mikołaj. Niestety nie mamy bieżących jakby innych ujęć. Dodatkowym działaniem to było włączenie się stowarzyszenia w obchody właśnie Światowego Dnia Spirometrii, czy Dnia Spirometrii w Polsce. I czterokrotnie organizowaliśmy trzydniowe, bezpłatne badania na terenie kliniki spirometryczne, zachęcając populację różnych ludzi, wybrali w nich udział. I powiem Państwu, że było to trudne. Ludzie, a zwłaszcza ja zwracałam się na przykład do takich kierowców, którzy jeżdżą w MPK, tam dużo kalu, to papierosy. Zapraszam na takie badania, po południu, w pięknej klinice, nie bardzo mi chęci. Dopiero w zasadzie za drugim, trzecim razem pojawiało się tych osób coraz więcej. Także mieliśmy też tutaj generalnie taką rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju wiedzy. Proszę Państwa, w ciągu 20 lat działalności było wiele chwil pracowitych, wesołych, ciekawych, ale było też chwil smutnych, ponieważ odeszli od nas ludzie serdeczni, dobrzy, którym jesteśmy wdzięczni i których pamiętamy. I bywa to Wisia Rybak, pan Kazimierz Kowalik, Jasia Olech, a także Henryka Szymala, Iza Szalewska, Danuta Bogoszewska, Bogdan Waszczyk i ostatnio pani profesor Witta Fontrowicz. Z
trudno się pogodzić z tym, ale musimy myśleć też o następnych latach. Dziękuję Państwu bardzo. Ale mamy jeszcze? To tu. Poczekaj, sumy i kawę. Oddaję jeszcze tylko głos koleżance na sekundę. Przynieś. Proszę bardzo. No, szanowna pani prezes, szanowni zebrani. 20 lat jest pani prezesem naszego stowarzyszenia. Zawsze do naszej dyspozycji, mimo swoich spraw, chwilach radosnych i chwil smutnych. Szanujemy Panią za to i jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie się w działalność stowarzyszenia, które istnieje i funkcjonuje tak długo. Pragnę w imieniu całego stowarzyszenia podziękować Pani za te 20 lat z nami. Serdecznie dziękujemy, życzymy wszystkiego najlepszego oraz dalszego pełnienia funkcji prezesa następnych 20 lat. I jeszcze jedno. Jak napisałam w kronice, Pani prezes jest motorem, który nas nakręca. Dzięki Pani za, dzięki wielkie za Pani chęci składają wdzięczni stowarzyszenia.